Gratulacje, pierwsze myśli, pierwsze uczucia. Widziałem, że też gratulacje od bliskich. Tak, dokładnie tak było. Cieszę się, że udało mi się wygrać, chociaż jest mały niedosyt, bo mi w pierwszej walce przegrałem z Japończykiem. Mieliśmy system pucharowy i miałem nadzieję na to, że dotrze do finału, żebym mógł się mu zrewanżować. Także udało mi się wygrać mimo przegranej walki, także jest mały niedosyt, ale generalnie fajnie, że się udało. Co znaczy medal tutaj we Wrocławiu przy własnej publiczności na takich zawodach? Myślę, że to jest takie uhonorowanie startów w tej formule, czyli w jiu-jitsu na łaza pod Związkiem Jiu-Jitsu Międzynarodowym. Także to by było dla mnie takie ukoronowanie moich ostatnich startów przez 2 lata w tej federacji. Mógłby Pan w 3 słowach powiedzieć coś o Kolumbijczyku i o tej walce, wytłumaczyć jakby tym, którzy na co dzień nie śledzą? Generalnie początek walki to była próba przetoczenia, zdobycia jakichś punktów, czyli przetoczenie to znaczy osoba, która znajduje się na dole, stara się wejść do góry i na odwrót. Starałem się nie oddać za dużo pola walki Kolumbijczykowi, bo zaczęło dosyć mocno. Natomiast ewentualnie udało mi się zostawić na niego w cudzysłowie pułapkę, czyli wejście do techniki tak zwanej duszenie trójkątne. Ja sam nie zauważyłem, ale podobno, jak to się mówi u nas w środowisku, odpłynął, czyli stracił na chwilę przytomność, dlatego sędzia przerwał tę walkę. Także wygrałem przez duszenie tak zwane. Maciej Polak przed chwilą powiedział, że te zawody są dla niego jakimś ukoronowaniem całej kariery i że on czekał na takie walki, na taką atmosferę. To też jest dla Ciebie takie coś szczególnego? To jest na pewno coś szczególnego, bo sama oprawa, ranga zawodów jest, można powiedzieć, na wysokim poziomie. Tak jak powiedziałem, jest to uhonorowanie startów tej federacji, ponieważ sam sport jiu-jitsu jest na tyle duży na świecie, że tych federacji jest kilka. Startowałem na wielu federacjach, także może nie powiedziałbym, że jest to uhonorowanie jakiejś mojej kariery, natomiast jeśli chodzi właśnie o tą federację, to jest naprawdę bardzo duży event i cieszę się, że udało mi się tu wygrać. Zostały 2 dni jeszcze World Games, będziesz na ceremonii zamknięcia, czy gdzieś chcesz świętować, czy jednak udać się z rodziną do siebie? A kiedy jest ceremonia zamknięcia? W niedzielę o 21. To już niestety mam planowany powrót w niedzielę rano, także jeszcze jutro pewnie przyjdę, bo mamy... To są zawody drużyn, tak jest jakiś miks, także podejrzewam, że jutro też będę tutaj na macie, natomiast w niedzielę już wracam. Polok poradził, ja nie dałem rady, to niech chociaż pan, czy nie było nic takiego? Nie było nic takiego, bo po prostu powodzenia, które sobie zawsze życzymy, tylko tyle. Tutaj mi jego walka była, można powiedzieć, na styku, walczył z bardzo dobrym zawodnikiem z Francji, szkoda, że się nie udało, ale tego dnia odrobinkę lepszy był Francuz. Pana też zdaniem też, tak? Bo on znaczy, sam mówił, że nie mam pretensji, zasłużenie przegrałem decyzję. Znaczy ogólnie decyzja w tym sporcie to jest z reguły ciężka zagwozdka dla sędziów, ale wydaje mi się, że wizualnie też jak obserwowałem walkę, Francuz mógł rzeczywiście zrobić to minimalnie 1% większe wrażenie na sędziach. Pan też miał taki plan w takim razie, żeby nie zostawiać nic decyzji sędziom, tylko jeżeli będzie okazja, to kończyć przed czasem? Zawsze mam taki plan. Zawsze taki plan? Nie zawsze wychodzi oczywiście, ale zawsze mam taki plan. Nie ma Pan takiego troszkę poczucia, oczywiście gratulując Panu tego złota, że jest taki delikatny niedosyt, bo jeden złoty, jeden srebrny, jeden brązowy, to nie jest zupełnie wynik na poziomie absolutnych dominatorów w tej chwili na świecie, bo wyście na Mistrzostwach Świata wzięli, nie pamiętam, 23 medale chyba. Oczywiście tu jest mniej kompletów do rozdania, ale można było tego sporo więcej zrobić. Tak, ale bardzo często te walki, tak jak właśnie finał Maćka, czy półfinał drugiego Maćka, który też przegrał decyzję, to jest wszystko tak naprawdę na ostrzu noża, więc taki jest sport. Natomiast jeśli chodzi akurat o naszą trójkę, to my od 6 lat w różnych federacjach, nie tylko w jiu-jitsu na łazie, startujemy razem i reprezentujemy Polskę. I od 6 lat z reguły jesteśmy na podium, albo nawet wszyscy w trójkę wygrywamy. Tak jak było to 2 lata temu w Tajlandii. Także to bardziej niedosyt, że nie udało nam się znowu w trójkę zamknąć jakby tej imprezy. Ile lat pan trenuje jiu-jitsu?
13. Od razu było brazylijskie jiu-jitsu, czy przyszedł pan z jakiegoś innego? Trenowałem różne sporty, jeśli chodzi o sporty walki, to otarłem się w wieku bardzo młodym o judo, ale to była bardziej taka przygoda roczna, dwuletnia. Także nie wiem, czy można nazwać to trenowaniem, ale jakiś kontakt wcześniej miałem ze sportami walki. Rozumiem. Pan na co dzień jest instruktorem, czy pan coś robi jeszcze? Jestem instruktorem, także tylko i wyłącznie prowadzę zajęcia, to jest mój zawód. W Akademii Gorilla, rozumiem. Tak jest, w Warszawie. Okej. Komu sukces dedykowany? Mojej rodzinie bliższej, znaczy też w sumie bliskiej, mojej najbliższej, czyli mojej żonie i mojemu synowi oraz mojej też bliskiej rodzinie Goryli, czyli klubu, w którym uczę. Także pozdrowienia dla wszystkich Goryli i oczywiście mojej rodziny. Okej. Chciałbym się zapytać o tą dominację. Jesteś w stanie wytłumaczyć, skąd się ona bierze, wasza dominacja na świecie? Znaczy, generalnie to, jeśli chodzi o, bo trzeba tutaj rozróżnić sport, jiu-jitsu, a federację. Bo mimo, że jiu-jitsu Neuaza prężnie się rozwija, to są federacje, które skupiają lepszych zawodników. Najlepsi zawodnicy na świecie są gdzie indziej troszeczkę. Także dwie czołowe nacje w jiu-jitsu ogólnie w sporcie są w Stanach i w Brazylii. I Brazylijczyków, i osoby, które są ze Stanów, ich nie ma w tej federacji. Także Polacy ogólnie reprezentują bardzo wysoki poziom na świecie, ale plasują się moim zdaniem tuż za tymi dwiema nacjami. Także wydaje mi się, że wynika to z tego, z nieobecności tych najlepszych w tej federacji jeszcze, bo podejrzewam, że w końcu dołączą. Także... Po prostu Brazylijczyków i Amerykanów właściwie nie ma na tych mistrzostwach. Dokładnie tak. Także dlatego wydaje mi się, że możemy odnosić tu sukcesy, jakie odnosimy. Natomiast podejrzewam, że z chwilą, kiedy oni tu przyjdą, ta poprzeczka zostanie już postawiona mega wysoko. A przyjdą kiedykolwiek? To wszystko zależy od związków w tamtych krajach, jak się zorganizują, jak się podłączą. Musi być jakaś... muszą widzieć w tym jakiś większy cel, bo na razie jiu-jitsu na świecie jest takim bardzo niezrzeszonym, niesformalizowanym sportem. I ta federacja dąży do tego, żeby to sformalizować i przepchnąć ewentualnie na igrzyska. W końcu ocieramy się o sporty nieolimpijskie. Wasz prezes mówił, że ma informację, że tam w 2024 ma się jiu-jitsu stać sportem olimpijskim. Też masz takie informacje, albo jak to by wpłynęło na twoją dyscyplinę sportu, by faktycznie to by było sportem olimpijskim? Myślę, że ciężko jest to przewidzieć, natomiast mogłoby to pójść w dwie strony. Na pewno z jednego punktu widzenia popchnęłoby ten sport może nie do przodu, bo ten sport się rozwija sam sobie, ale dałoby to możliwość przejście na inny poziom profesjonalizmu. Także, tak jak powiedziałem, ten sport się tak rozwija, tworzą się federacje i tak naprawdę wszystko chyba, wszystko tutaj się rozbija o pieniądze. Tam, gdzie będą większe możliwości, tam najlepsi zawodnicy będą starali się kierunkować swój wysiłek do tych federacji. Także pytanie tylko, czy sam prestiż igrzysk zakręci to środowisko na to, żeby się skupić na tej federacji. Czy będzie ona w ten sposób prężnie się rozwijała, czy zawodnicy będą szli po prostu tylko tam, gdzie są te większe pieniądze. To od tego tak naprawdę zależy. Dziękuję. Za chwilę zagrają ci Mazurka Dąbrowskiego, to będzie specjalny moment dla ciebie? Myślę, że tak, na pewno, bo nigdy nie startowałem na Gamesach, aczkolwiek tak jak powiedziałem z moimi dwoma kolegami z kadry, tak jak z Maćkiem jednym i drugim, już nieraz słuchaliśmy Mazurka, ale to było też w innych federacjach, na innych zawodach, ale na pewno super będzie usłyszeć go jeszcze raz teraz tutaj. Dzięki serdecznie. Dziękuję.